Uwaga, rozmawialiśmy z duchami. Genzie. W dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować nawiedzony obiekt. Ale co się wydarzy, zobaczycie później. Mam nadzieję, że pampersy spakowane. Tak. I możemy wejść do środka, nie? Czemu ta pani płacze? Ej, ona wygląda absurdalnie strasznie. Nie przyjmuje złej energii. Zaraz się zbanuje pingwin. Dziękuję bardzo. Co ty w ogóle, Hania, sądzisz o tym, jako taka energetyczna queen? Jak to działa, że ty wszystko, kurwa, oglądałaś, Sandrale? To nie oglądamy, to ty wszystko już widziałaś. Ja mam coś takiego, że te dusze i ta energia nie jest zła ogólnie. Jakby ja nie wierzę w takie złe jakieś byty. Ja uważam, że... Trzeba się dogadać po prostu. Tak, że to jest jakaś po prostu energia pozostałości. Jakieś... Ja też nigdy nie mówię, że nie istnieją, bo jak istnieją i się wkurwią, że ja nie wierzę im, to będzie słabo. Więc ja dopuszczam, ja szanuję ich. Takie echo przeszłości, ale to jest takie neutralne bardziej. Widzowie, ja jestem pionę, zbijam z nimi. Mówimy tutaj z profesjonalistami to... Uwaga! O kurwa, jakiś ten! Przedstawione w tym filmie sytuacje nie są oparte na żadnych naukowych badaniach. Musimy traktować ten film jako ciekawostkę i rozrywkę. No i fajnie. Wszystko, więc sami na własną rękę takich rzeczy w ogóle nie róbcie. No i masz przejebane, pingwin. Nie wchodźcie do takich miejsc, bo jest tu, może tu być niebezpiecznie, może tu być też jakaś zła osoba. Testujemy to, żebyście... Dobrze, że jest godzina 16. To nie musieli. No więc zaczynamy... Chociaż kurwa wczoraj oglądałem, jak grałem w Isaaca wieczorem, to kurwa oglądałem sobie Iceberg jakiś półtorej godziny, jakichś takich strasznych rzeczach, to na takiej najgłębszej warstwie to już mi się w głowie kręciło trochę, bo ja się wszystkiego boję. Eksploracji, więc oczywiście albo trzeba jakieś 12 zakręcić kołem. Ja jako pierwszy, uwaga... Kurwa, koło fortuny w domu duchu. To, żebyście wy nie musieli. No więc zaczynamy eksplorację, więc oczywiście trzeba zakręcić kołem. Ja jako pierwszy, uwaga... Wyzwanie. Okay, uwaga, moje wyzwanie to... Oddziel się na kilka minut. Dobra. Teraz Bartek. Ja miałbym się zestrojać, Ja bym w życiu nie poszedł nawet w takie miejsce, a tym bardziej się rozdzielić gdzieś, kurwa. Nie ma nawet opcji, ja bym nawet z kimś nie poszedł do takiego jakiegoś dziwnego miejsca i rozpierdalał takie akcje. Ty no nie... Porozumiewanie się na migi przez 10 minut. Kurwa. Proszę włączyć stoper, teraz ty, Hania. On umie migowy, kurwa? Ja nawet bym z malami nie poszedł. Nie ma chuja, kurwa. Ja się zbyt boję takich rzeczy. Porozmawiaj z duchem. Okej, okay, jak będziemy mieli okazję, to po prostu ja będę tą osobą, co będzie gadał. Dobra, jaka? Dobra, mamy dwie osoby. Porozmawiamy sobie razem. Mamy dobra, dwie osoby. Czuję się raźniej. Dobra, jest równo 18. Wchodzę, mam super zamiary, jestem bezpieczny. Pa! Będę 4 minuty sam. Nie mogę być tak obstrany, jest wszystko w porządku. Przychodzę w pokoju, nie przyjmuję żadnej złej energii. Jesteśmy, proszę państwa, w jakimś pokoju tutaj, jest okienko. Ale na moim wskaźniku na razie nic się nie dzieje. Ten wskaźnik to tylko jedno z narzędzi, z jakiego będziemy dzisiaj korzystać. Ja pierdolę, jakby ktoś tak zrobił mi, to w życiu się już do niego nie odezwał chyba. Będzie ich więcej, a wszystkie są po to, żeby badać zjawiska paranormalne. Jak działają i do czego służą, sami posłuchajcie. Tutaj mamy K2, czyli miernik pola elektromagnetycznego. Odczytujemy to za pomocą kolorowych diod. I tutaj zielona to jest najniższe natężenie, a czerwone najwyższe. Jak widać, tutaj się na razie nic zobacz, nie dzieje. O, przyłożymy do telefonu. Okay. Jest maksymalnie. Jest dramatracja. Dlatego trzeba mieć je w trybie samolotowym, wtedy nie będziemy mieli przekłamanych odczytów podczas notowania. SB7 jest to tak zwane radio duchów, czyli radio, które bardzo szybko skanuje. Radio duchów. Fale radiowe, przez co możemy tutaj usłyszeć. Audycja specjalna, kurwa? Usłyszeć jakieś odpowiedzi z drugiej strony. One są na tyle szybko skanowane, że nie wpadną nam tutaj przebicia z żadnego radia komercyjnego. I to robi tak. Tak, wytwarza biały szum. To jest RM-pod. Okej. To działa na tej zasadzie, że jak coś podejdzie blisko, to usłyszycie... Kurwa, chciałbym zobaczyć DJ Pola Sightings z Gen Z. Taki dźwięk, jak jeszcze bliżej, czyli bardzo blisko, to właśnie coś takiego. Za pomocą wam kiedyś zadziałało? Tak. Cały czas. To działa. To jest sprzęcior, na którym zadajesz pytanie na zasadzie tak lub nie. Iż najgorsi są ci ludzie właśnie z tymi sprzętami wszystkimi i tak dalej, bo oni nie podchodzą do tego, że tak powiem, realistycznie, tylko oni kurwa jeszcze podkręcają.
Nie wiem, życie z takimi ludźmi nigdzie nie poszedł. Zbliża, to możesz mu powiedzieć, żeby na lewo odpowiadał ci na tak. Tak. A że nie... mówisz tak, z tej strony tak. Tam przejść, to będzie tak, z drugiej strony tak, to przejść, to będzie i on normalnie na głos się odpowiada. Kolejne mamy różdżki hiszpańskie, okay. Czyli są to generalnie przyrządy radiostezyjne. Dzięki nim byt może nam odpowiedzieć tak lub nie. Rozszerzone różdżki oznaczają na przykład tak, skrzyżowane nie. Często jeszcze korzystamy z kamery termowizyjnej. Matematyka to w mniejszym stopniu wiedzieć, co umieć działać. Kurwa, to jeszcze szkoła opuszczona. Nie rozumiem. Ogólnie kazali mi wejść na górę. Jestem obstrany. Dobry? Mam w sumie takie pytanie. Myślałem, że jakiś menel bol. Wykorzystując to, że tutaj chwilę czekamy, jaka była taka najbardziej mrożąca krew w żyłach sytuacja? Był taki moment, że Paweł poszedł na samotną sesję do piwnic. Jak wrócił? Dlatego ja tak nie gadam, kurwa. Bo ja chcę z nimi pozytywnie żyć. To wrócił tak szurnięty, jakby coś go opętało. O, jeszcze raz. Taki moment, że Paweł poszedł na samotną sesję do piwnic. Jak wrócił, to wrócił tak szurnięty, jakby coś go opętało. Stanął, mieliśmy teren pod odpalony, zbikają, czyli pokazują, że coś przechodzi. On stanął w korytarzu i mówi, że oni idą za mną. I nagle tak. Jeden pik, drugi pik, trzeci pik, czwarty. Ja nie wiem, dobra. Te piąte, szósty, ileś razy pikło. Że oczywiście zaczął. A on mówi, to jeszcze nie wszyscy, to jeszcze nie, oni jeszcze idą pik. Mówi, dobra, to już wszyscy, przestały. No właśnie, i to o to chodzi, że oni kurwa nakręcają, no i po co tak? Jest pierwsza rzecz, taka trochę bardziej creepy, czyli wózek dziecięcy. Boże, creepy, ale najważniejsze jest to, że na moim wskaźniku nic się nie dzieje. Znaczy, że żadnej aktywności nie ma. Dzień dobry, przychodzę w dobrych, pokojowym nastawieniu. Nie wiem, czy ja w ogóle jakby... Dzień dobry. Na szczęście nic się nie dzieje. Ja czekam, aż faktycznie to będzie jakiś menel i ktoś odpowie mu dzień dobry. Dzień dobry. Nie, ona się pewnie boi, bo ona jest kamieniara, kurwa, to ona coś tam sztamę pewnie z nimi trzyma. Wiercie, ale niech już ten się czas skończy. Ile czasu już minęło? Dobra, ogólnie to ja się martwię o świeżego. Kochanie, może już wracaj, co? Najważniejsze jest to, że nie ma żadnego pola tutaj elektromagnetycznego. Czuję się bezpiecznie na razie. No nie, w ogóle się nie czuję bezpiecznie, nie wiem czemu ja to mówię. Kochani, już chyba możesz wracać, wiesz? Ten sam, proszę państwa, 4 minuty już. Wydaje mi się, że to totalnie powinno wystarczyć, wiecie? Mogę mówić już w końcu, tak, dobra, fajnie. Się migać. Bardzo ciężkie to jest nie mówić ogólnie w moim przypadku, tak szczerze, tam to powiem. W porządku, nic nie miałem na tym. Nic, totalnie? Nic. Nic nie wyskoczyło, więc jest safe. Chciałem, żeby było czerwono. No, nie było, ale też tak wolno chodziłem. O! Ej! Dykło? O! Tu coś. Kurwa, coś... Ja pierdolę. Zobacz to. Patrz. Gdzieś? Idziemy tu. Jest? To nie ja, wiesz, ja się zbliżyłem, ale to nie jest. Dzień dobry. Ej, dobra, grubo. Wiesz, na cmentarzu to by mnie jeszcze bardziej pokurwiło, tak szczerze. Dzień dobry, Energio. O, dzień dobry. Ej, cały czas się świeci. Ulelelelele. Dobra, ogólnie tutaj nawalało mi przed chwilą aż do czerwonego tutaj. Jeżeli tu jesteś, to podejdź do tego urządzenia. Możesz tu podejść i pokazać nam, że jesteś z nami, zbliżając się do tego urządzenia. Jakbyś mógł to zrobić, to będziemy ci bardzo wdzięczni. Chcielibyśmy tylko porozmawiać, nawiązać kontakt, zobaczyć, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Kurwa, fazmofobia IRL. I ogólnie już w ogóle nie miga, nie? To mogło się wystraszyć. Tak, że się mogło wystraszyć, oczywiście. Z tego. No pewnie, może to po prostu dziecko. Zobaczmy sobie jeszcze przyjście w takim razie. A może to jest jak... Może te duchy to jest tak samo jak z pająkami? Że tak naprawdę to... Każdy się boi tych pająków, w tym ja, a tak naprawdę to oni się boją ludzi. Po prostu dziecko. Jesteś rozjebany, pingwin? W życiu, kurwa, tego nie zrobię. Ja się bym bał zagrać w horror, kurwa, bo ja się boję wszystkiego, a ty, no, pojebało cię coś chyba. Chcemy jeszcze przyjść w takim razie. To też często, nie? Mówiłem. No i ma potwierdzenie, nie? Dzień dobry. Nie chcemy ci przeszkadzać, chcieliśmy tylko porozmawiać. Nie wiem, co się dzieje. Ty mógłbyś przestać? Proszę. Będziemy mogli się z tobą skomunikować przy pomocy innych urządzeń. Szybkie wprowadzenie. Jeśli twoja odpowiedź to tak, to możesz dotknąć te patyczki, żeby poszły na zewnątrz. Jeśli na nie, możesz je skrzyżować. To oznacza nie? A to oznacza tak. Czy jesteś tutaj jeszcze z nami? Jakby wyszło nie, to by było w sumie dziwne.
Ej, nie wiem, o co chodzi tutaj, tak szczerze. Ja nie wiem. Nie wiem, ale ja mam takie poczucie, tak szczerze, że ci ludzie, ci specjaliści, to są jakieś specjalne jakieś, kurwa, sprzęty, żeby trollować tych, kurwa, youtuberów i tak dalej. Ja nie wiem, no dziwne to jest, strasznie. I kolejne pytanie. Ja nic nie ruszyłem. Nie ruszysz. Czy jesteś mężczyzną? Rozchyl na tak, skrzyżuj na nie. Hop. Poszły do środka trochę. A dajmy jeszcze chwilę. Nie, czyli... No i o co chodzi? Jak to wytłumaczycie? Nie jestem jeszcze. Okej, okay, jesteś dziewczynką. To może zapomniał, no nie wiem. Czy jesteś kobietą? Teraz zapamiętujcie te odpowiedzi, bo później przy rozmowach będziemy to weryfikować, nie? Idą na zewnątrz ewidentnie. Wiesz, czy głośno może. Patrz to. Ale nie na... I chuj. Ja nie wiem, no. Czyli co, jest kobietą? Jest kobietą? Nie, nic nie robię, stoi se tako. Czy przeszkadza ci nasza obecność? I chuj, i na zewnątrz, i tak. Czyli... Chyba niedobrze. Chyba... Oj. I co teraz? Tak czy nie? Tak. Przeszkadza. Czy mamy stąd wyjść? Czy mamy sobie stąd pójść? Chyba. A co jak nie pójdą? To koniec już? Nie no, chyba pogodzili się jakoś, jak film wyszedł. A idziemy, co wy na to? Dobra. Zapytaj się, czy może wskazać ci kierunek obydwoma urządzeniami, w którym możemy pójść z nią porozmawiać. O, a czy możesz wskazać nam kierunek, gdzie możemy pójść? Finał Gen Z. To tam, gdzie... Faktycznie kurwa dwoma poszło. Ej, no co jest? Okay. To może być każde pomieszczenie po tamtej stronie. Ale ona ewidentnie chce chyba po prostu, żebyśmy już poszli z nią. Dobra, Jaszek teraz. Kania po cichu sugeruje, żeby skończyć już materiał. Znaczy nie, no też mi się tak wydaje, ale... Znaczy, no nie wiem, kurwa. Dziwne to jest ogólnie. Idzie w drugim roku. Gdzie jest sprzęt, żeby... Mi się wydaje, że te sprzęty są po prostu... Ale przecież dobra, nie, bo się wkurwią na mnie. Sprawdzić i podbijam. Ja myślę, że to jest dobry moment, że zgadzało nam to pomieszczenie. Nie przyjmuję złej energii z tego filmu. No nie, ze mną Kuba zostanie, a wy idźcie, żeby po prostu być się też czuł swobodniej. Jakby cały czas ktoś tam w tych drzwiach łazi, nie? No, to jest najbardziej taki przejściowy, właśnie najczęściej rozstawiamy w przejściach, w drzwiach, bo najczęściej coś tam tędy przełazi się po korytarzu. Jakby to jest normalne, tak? Nie, no oni trollują ich na chuj, na 100%, bo na bekę ma normalne. Jakby to jest normalne, tak? Jakby nie... No tam se stoi ktoś, nie? Jakby spoko. Normalna sprawa, nie? Ktoś tam... No ktoś tam se przesiadł. Dla nas jest normalne. No tak. Zaraz porozmawiamy z bytem, który tutaj jest. Co, pan aplikację? Zaczniemy już coś teraz. A normalnie apka na telefon, żeby gadać, co? Słyszeć. Czasami mogą to być różnego rodzaju niezrozumiałe dźwięki, jakieś przebicia dziwnego typu. Okej. Okay. Cześć, jestem Kania i przychodzę tutaj do drugi... Co powiedział? Gdzie tego dużo coś czuje. To może być hałas, jak jest tutaj dużo. Jezus, już nie wiem. Straszny dyskomfort sprawiają mnie takie dziwne dźwięki. Ogólnie. Bo jeszcze taki vibe straszny i w ogóle to git, ale najbardziej ja się boję takich kurwa dziwnych dźwięków i tak dalej. To jest dla mnie jakieś takie najbardziej... Co powiedział? Gdzie tego dużo coś czuje. To może być hałas, jak jest tutaj... A to jakiś chłop chyba. Dużo. W ogóle to będzie hałas. Okej. Okay. Przechodzimy z pokojowymi zamiarami. Ja jestem Kania i chciałam porozmawiać z jednym z bytów. Chciałbym, że z tydzień następny nie mógł zasnąć, kurwa. Na ich miejscu. Który jest tutaj w pomieszczeniu. Okej, okay, słyszę, znaczy dobra, biorąc pod uwagę, że to jest pierdolona apka na telefon, to nie wiem. Tak naprawdę może być jakiś dźwięk audio po prostu pierdolony do tej apki losowo się odpala, nie? To jest sporo dźwięku. Co by też
Logika. To by też tłumaczyło taką dużą aktywność. Tak. No bo. To jest ten głos, którego nie. No właśnie. No aplikacja, telefon wydaje się strasznie niewiarygodna. Dużą aktywność na sprzęt. Tak. No bo. No nie, no dobra, ale słuchajcie, jak to brzmi w ogóle. To by też tłumaczyło taką dużą aktywność na sprzęt. Tak. No bo. To brzmi jakbyś po prostu, nie wiem, nie wiem, ja pierdolę. No to akurat puszera jak chuj jest, Imo. To jest ten głos, którego nie lubimy. Idę. To było idę, ewidentnie było idę. A, bez kitu, ewidentnie. Gdzie idziesz? A i po polsku jeszcze gada, okej. Do pokoju muzycznego? W tej chwili. W tej chwili. Masz też opowiadać, idę. Gdzie idziesz? Do pokoju muzycznego? Aha, to w tej chwili było. W tej chwili. Masz też... Można będzie obejrzeć. Odpowiadać tak nie, jeżeli jest ci wygodniej. Muza jakaś. Mocuj. Czy znasz imię kogoś z nas? Chłopie na JBL-ku napierdala. Tak. A to mówię się. W innym języku? Moje. Jesteś na nas zły, że tu jesteśmy? Dużo tej muzyki, może to jakaś nauczycielka. Wiesz co, to nie jest tam, niekoniecznie muzyka, to są takie przeciągnięte dźwięki, takie churalne i to brzmi jakby to była jakaś muzyka, nie? Okay. Czy możesz wskazać nam drogę, gdzie możemy z tobą porozmawiać? Góra. No, brzmiało jak góra. Jesteśmy na górze. Czy to jakieś konkretne pomieszczenie? Tak. Right? Afraid. Afraid. Jezu, nie wiem, nie wiem, strasznie dziwnie się czuję. Czy boisz się nas? Jego bicie. Aby potwierdzić swoją obecność, wymień imię kogoś z nas. Rajna, mówisz. Okej, możemy iść porozmawiać w innym pomieszczeniu. Okay. Nie no, ja wiem, ale ogólnie i tak to mi jakoś tak, Jezus, nie wiem, dyskomfort. W dyskomfort mnie to wprawia. Wpływasz na to... Oj, dziecko słyszałem. Czy to ty wpływasz na to urządzenie? Chodzi o urządzenie w przejściu. Tak. Coś złego. Tak, konkretnie słyszałaś? Tak. Możesz odejść od tego urządzenia? Mówisz odejść do... Jak to? Jak dotknęłaś tego, to padło twoje imię. Wow. Bo Ewelina właśnie przed chwilą przysła... Jak Ewelina? Jak to? No dobra, to jest Ewelina, kurwa. To ja jestem Marcinem. Jak dotknęłaś tego, to padło twoje imię. Wow. Bo Ewelina właśnie przed chwilą przesunęła to urządzenie. Tak. I usłyszeliśmy Ewelina. Skontaktujesz się z nami, czy będziesz nas unikać? Czy mamy dać ci spokój? Można by to odczytać trochę... Nie, no mi się wydaje, że ona nie wierzy w to też, no. Tak szczerze. To wiadomo, że to pod content też. Kurwa, no ja nawet bym mimo wszystko, żebym raczej wiedział, że domyślał się, że może oni trolują czy coś, to i tak bym się bał, no kurwa. Trochę jako tak, nie? Pamiętaj, że to jest filmik na YouTube, kurwa. To, że ktoś się wydaje przejęty na filmie, nie znaczy, że faktycznie taki jest. No to czekasz. To mnie ciekasz? A ty byś nie srał? Ja bym srał. Co czekasz? Może on chce konkretnego pytania. Ile masz lat? Czy jest... 11. No, to brzmi jak konkretna odpowiedź, no. 11? Nawet ogólnie, to wydaje się... Zakładając, że to jest fake, a pewnie jest fake akurat, no bo to jest Gen Z mimo wszystko. No to ten, no to wydaje się to mimo wszystko ciekawą zajawką. Ogólnie. Piąty rok. Piąta podstawówki to jest 11 lat. Tak? Piąta podstawówki to jest 11 lat? 7, pierwsza. 8, 9, 10, faktycznie no. My w tej chwili kończymy. Dziękujemy za wszelkie odpowiedzi. Spróbujemy skontaktować się z wami inną drogą, dobrze?
powiedział trudno. Chyba trudno im się porozumiewać przez to. Jest jedna plama wyroczna, taka na ziemi, jaśniejsza. Ej, tutaj, w tym miejscu, obok, o tu, centralnie, tu gdzie jest ta dziura, o tu, jest taka jaśniejsza plama, no, na ziemi. No. A temperaturowo coś tam wskazuje? Tak, 4,5. A podłoga obok jest 2. Dziwne. 2 stopnie różnicy to akurat nie jest dużo. Po. Nie no, to jest... Ej, a zgaś się latarkę, Hania, patrz coś na ziemi. Ej, a mogę sprawdzić rejestr? Kurwa, to się błego. Troszkę do nas. I do nas. O, jeszcze, i tu. Dotykasz teraz. Tak? Ej, dobra, a to się już da spykować, kurwa? Termowizja? Jest różnica temperaturowa, którą wyczuwasz? Znaczy już nie ma tego punktu ogólnie. A, teraz zniknął. Zostało po twoje ręce. No czekaj, to jakbyś to przesunąć. Ślad buta widać, ale ta czerwona plama. Coś tu grzeje tam, coś mamy czerwone. Tak, tak dalej. Stary, nikt nie stał, nie? Na tyle długo. Znaczy ogólnie świeciła się w tym miejscu ta latarka. Pierdolę, taka schiza, że... Wątpię, że aż tak nagrzała. Latarka by nie nagrzała światło latarki i jeszcze z leda o 2 stopnie. Patrz. No tu X zrobiliśmy w tym miejscu, gdzie jest ciepło, gorąco. Dobra, chodźmy dalej na eksplorować, co? Cześć, czy jest tutaj ktoś ze mną? Jeżeli tak, rozszerz te dwie pałeczki, co mam w dłoniach. Nie. Okej. Okay. Czy jesteś kobietą? Jeżeli tak, W ogóle chujowa muza w tle do tego filmiku. Bo powinna być jakaś taka mroczna, jest taka epicka. Rozchyl pałeczki, jeżeli nie, skrzyżuj je. Czyli jakaś kobieta. Wskaż stronę, gdzie stoisz. Pałeczkami możesz przechylić je tam, gdzie stoisz. Po prostu pokazać kierunek. Ale jak działają te patyczki, mnie ciekawią. Stoisz przede mną? Jak można byłoby te patyczki sfejkować w sumie? Bo ona nie rusza faktycznie tymi rękoma. Okej. Okay, mi się wydaje, że na pewno są z kultu Sigmy. Rozmawiamy z tobą, dobra? Przejdziemy z innym sprzętem, możesz tu na nas poczekać. Działają te emotki nowe na tym overlayu wreszcie, czy nie? Nie działają, kurwa. Jebany czat. I na spokojnie porozmawiamy o tym. Na czacie widać, a na overlayu nie widać. Co chcesz nam przekazać? Potwierdź rozchylając pałeczki. Super. Ogólnie powiem tak, cały czas jestem sceptyczny. Były te patyki, a te patyki się mogą ruszać. Teraz ich gotują. No te patyki też mogą się losowo ruszać, nie? Ale z drugiej strony, jak pan powiedział, żeby ruszył dwoma patykami w jedną stronę, to faktycznie pokazywał w jedną stronę. Podaż chyba każdą rzecz ktoś pisał wyjaśnienie? O, dobra, to przeczytamy zaraz. Cały czas jestem sceptyczny. Były te patyki, a te patyki się mogą ruszać. Teraz ich gotują. Uważam, że to przeskakuje po prostu pomiędzy stacjami radiowymi i słychać to, co jest w stacjach radiowych. No ja jestem sceptyczny, jeszcze nic się nie wydarzyło. No, Bartek sobie przejebał, niestety. Nie przekonało, ale zobaczmy. Teraz rozpoczynamy sesję z SB7-ką. Kto tutaj jest oprócz nas, proszę odezwij się do tego urządzenia. A może chcesz porozmawiać na osobności, nie ze wszystkimi? Eka miał porozmawiać z jakimś duchem, ale... Duch nie chce gadać. Obraźli się na nas chyba. Dlatego proszę państwa teraz... No to wyciągamy koło fortuny. Zakręcimy znowu kołem fortuny. Wyzwanie. Kolejne wyzwanie proszę państwa w tym nawiedzonym domu. Okej, okay. Nie przeczytam. Dobra, to teraz ja kręcę. Dobra. Chcę zrobić pranka na kimś znowu. To co ja wiem, rozmawiaj się na migi przez 10 minut. Tak. No nie sobie. Dobra. Ja sobie zakręcę. Trzymasz? Mocno, mocno. 10 minut okay. Latarki. No dobra, no. Co, ma być gdzieś w pomieszczeniu ciemnym? No to tak zrobimy. O Boże święty. Oj, no nie wiem, ja bym się zesrał, no. Ale to co, to ma być sam w pomieszczeniu ciemnym bez latarki? Dobra, dawaj Eka. Eka kręci. No i co to mamy wyzwanie? To nie mówisz? A nie powiem. No i dobra. Jeżeli potrzebujecie czerpać energię, to skorzystajcie z tego urządzenia, które kładę tutaj. Jeśli potrzebujecie podładować, to nie ma kabaltu. Boli się głowa. Bolikanie głowa. Dobra, idę do tego pomieszczenia, gdzie na początku, gdzie gadaliśmy, nie? No co rozpierdalasz, kurwa? Piane i tak rozjebano. Na początku, gdzie gadaliśmy, nie? Idzie. No, tak. Zamykamy drzwi. Ale
czemu to teraz? Idzie. Czemu teraz? Ale nie zamykaj tych drzwi. Ty jesteś bardzo... Jezu, ja myślę, się popłakał ze strachu chyba. Amen walony. Bo dla ciebie to dobra zabawa. Cześć, dzień dobry. Jeszcze sam na sam z ziomkiem. Dobra, nie wiem, ja bym... Nawet jakbym był sceptyczny, to i tak byłbym obsrany, kurwa, no. Tu jest ewidentnie tu, jakby to jest tam, tu, w tym miejscu trzeba gadać. Świeży, zostaw te drzwi. Zostaw te drzwi. No po prostu, bo my chcemy tutaj nagrywać obok, być obok, ale żeby nie było światła. Nie, zostaw drzwi. Bo ty jesteś teraz harder, wiesz jaki. Czy chcesz ze mną pogadać? Kochani, właśnie mi się skończył czas już na migi. Wytłumaczę ci, jak działa to urządzenie. Jeśli odpowiedzią jest tak, tak. Z tej strony mignij. Jeśli odpowiedzią jest nie, mignij z drugiej. Ja pierdziele, jakie to jest okropne. Dobra. Czy w takim razie chcesz się może ze mną porozmawiać? Możesz odpowiedzieć tak lub nie. Nie wiem, jak ktoś usłyszy, to się zesram. Czy jest ktoś tutaj, kto chciałby ze mną porozmawiać? Ja pierdolę, no. Ja do niczego nie zmuszam, nie? Z bólem serca będę. No chyba niechętny jest. Wykonywał zadanie, ale zrobię to dobrze. I co, faktycznie będzie tak, kurwa, że jak sam jest i nie ma ziomków tych, co to organizują, to nic nie będzie gadać? No to jest trochę sus. Ja do niczego nie zmuszam. Znaczy ja nie mówię, że ten filmik cały nie jest... sus, bo jest. Ale to raczej chyba każdy z więcej niż jednym IQ się domyśla. Będę wykonywał zadanie, ale zrobię to dobrze. Zamknę. Dobra, znaczy nic tutaj nie widać w tym pokoju. No totalnie nic tutaj. Ej, nie. Widzę cię przecież. Strasz mnie tutaj, jest, ona jest taka zasana. Czy jest tutaj ktoś ze mną w tym pomieszczeniu? Jeśli tak, dotknij proszę urządzenia z lewej strony. Ale lepiej, że jakby ja bym wolał, żebyś nie dotykał, nie dotykała, nie? Jednak to jest moja preferowana. Ja też bym wolał. Opcja. Zrobiliśmy to razem dzisiaj, każdy z nas to Jay-Z. A gdzie jest twój chłopak? To jest twój chłopak i nie wiesz, gdzie jest? Ja myślałam, że jest z wami i nawet sobie nie żartujcie. No way, świeży zniknął. Że nie był z wami. Dobra. Dosłownie tutaj się rozdzieliliśmy. No to świeży zniknął, trzeba go znaleźć. Dostałem wyzwanie, żeby się gdzieś schować. Idę tu. No i po co straszysz babę swoją? Kibla. Jestem schowany w kimno. On mnie się nie odezwie teraz. Nie ma szans. Tu, pa. Bartek. Dobra, jednak go nie ma. Ale... Opierdoli go jak chuj za to. Bartek, bo sobie ja za was zgadzam. Dobra, nie. Jestem, cześć. Dostałem wyzwanie, że mam się schować. Na niebie słońce robi mi dzień. Jadę na twody, nie mam się w cień. Nigdy mnie nie boli głowa. To mnie też bym coś śpiewał, jakbym był sam w pokoju takim kurwa ciemnym, ja w jakiejś opuszczonej szkole, kurwa. Nie boli łeb. Podczas naszego związku bolą mnie może łeb dwa razy. Nie, no tak tutaj... 10 przynajmniej. No. Ale tutaj mi pęka po prostu. Ej, dobra, Bartkowi, ile już czasu? Nie minęło już chyba 10 minut. No, no co, idziemy go wystraszyć? O, ja wystraszę go. Nie ma Bartka. Bartek, chodź! Ej, to ja ciebie Bartek, muszę straszyć. Bartek chce nas wystraszyć na 100%. On jest za drzwiami. Za drzwiami jest na 100%. Dobra, Kasper, nie wiesz, że na pewno musisz ograć. Nie ma, to ja mam. Na drugiej stronie tu. No też to nie ma. Nie ma. No nie ma. Ty za to widzę. No powiem wam, że taka zrywka była, ale w ogóle tak, jak wy próbowaliście się skradać i robić mi braka, to takie wyzwanie. To słyszałem was jakby odkąd w ogóle od początku wejścia na wody, nie? Czy chcesz z nami porozmawiać? Jeżeli tak, użyj... A gdzie kurwa tam ci zniknęli organizatorzy? Lewego dzyndzla. Nie stoi po tamtej stronie, to kurde. Naszego lewego... No i weź tu się dogadaj, kurwa. Stoi po tamtej stronie, to kurde.
naszego lewego... Uczyłem to, co ja właśnie tak sobie myślę. Który to jest lewy? A duch stoi z drugiej strony i tak. Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, dotknij tego tu, o tak o. Jeżeli nie, to tu o. Z drugiej strony. Tłumaczę dla ciebie instrukcję. Dla tobie. Jakbym ja był duchem, kurwa, to bym miał taką bekę, kurwa, z nich. Nie wiem. Albo chce, ale nie może powiedzieć. Niezdecydowany. Tak. Nie chcę, ale nie może. Jakaś kobieta. Znaczy chcę, ale nie może. Zdaje mi wolno, nie mogę tak krzyczeć, bo wystraszam byty. Wiem, Sarah. Teraz przygotowujemy taką sesję i to taką potrójną, czyli będziemy mieli trzy. Mi się wydaje, że oni faktycznie są ich, że to takie, że to są jakieś kurwa tacy ludzie, co ich trolują, ale... Chyba trochę im nie wychodzi, bo oni kurwa wszyscy są sceptyczni. Osoby, które będą tak zwanymi odbiornikami, będą nasłuchiwać się odpowiedzi, które będą pojawiać się na sprzętach, a my z tej strony będziemy zadawać pytania, oni nas nie słyszą, nie widzą, więc nie wiedzą o co pytamy, bo ten hałas tam naprawdę jest mocny. Co? No, mówię. Wali po uszach. Paszport, cały czas tutaj coś stoi, nie? Jak coś usłyszycie, to musicie to nam powiedzieć. Tak. To jest zrozumiecie oczywiście. No pewnie. A my tutaj musimy się, że tak powiem, zachować teraz cicho, żeby tylko jedna osoba pytała. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jakie złe rzeczy działy się w tym dworze. Jeśli ktoś jest z nami, może kontaktować się przy pomocy tych trzech osób. Możesz do nich przemówić. Cicho. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w tym miejscu, w którym oni stoją, kiedyś wydarzyło się coś złego, bo mieliśmy tutaj odczyty na kamerze termowizyjnej. Czy ktokolwiek, czy ktokolwiek z nami w tym miejscu przebywa? Podglądam ją. Kto? Dobra, jak to jest, że tylko ona to gada, kurwa? Że ona sobie to wymyśla. W miejscu przebywa. Podglądam. A, i że dokładnie to usłyszała? Kto kontaktował się przy pomocy różdżek hiszpańskich? Możesz podać swoje dziwne. Nie słyszał Pawła. A, bo oni go nie słyszą. Czy możesz podać swoje imię? Jasiu? Dobra, nie, ona pewnie nic nie słyszy nawet w tych słuchawkach. Pewnie w chuja wali. Jasiu? A czemu oni, kurwa, niby tak cicho są? Oni wiedzą, że to, kurwa, jest fajka. Iga? Bo Jasiu. Czy wydarzyła się tu kiedyś jakaś tragedia? Na górę. Idź na górę. Mam takie ciary w mordę. Jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co wydarzyło się na górze. Nie, ale w ogóle trochę sigma Hania w ogóle, że jako jedyna dziewczyna w sobie poszła. Ja się nie dziwię, że... Ja bym na przykład nie poszedł. Jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co wydarzyło się na górze. Pies? Czy z tym miejscem... Ło, powiedział! ...związana z jakaś przykra historia. Złego. Co złego się tutaj wydarzyło? Czy dzieci w tej szkole zaznały kiedyś jakieś krzywdy? Duch? To Bartka nie chce gadać w ogóle. Troszkę. Czy ta odpowiedź była związana z moim pytaniem o krzywdy, które się tutaj działy? Tak. Wow. Dlaczego kierujecie nas na górę? Co się kryje na tym strychu? Nie czuję ogólnie. Co się stanie, jeśli będzie... Łódź. Łódź? Kurwa, tylko nie łódź. Siłą. Co się wydarzy, jeśli weszlibyśmy na górę? Czy starasz się wpłynąć na kogoś? Idź pomału. Jakiś creepy głos się odezwał. Zaczął mocno dyszeć generalnie. Patrz na jaka wygląda i... No jest... Dziwnie się znowu. Kurwa, jaki ten? Co jest? Co się dzieje? Czy próbujesz zrobić komuś z nas krzywdę? Jaka zaczął robić tak? Mi się wydaje... No bo pewnie mu napierdala po uszach jakieś dźwięki dziwne, no. To byłem ja? Ej, konkretantowiec to byłem ja. A kim ty jesteś? Czy jesteś panem tego miejsca? Co jest? Nie wiem, ja nie wiem. On to pod kątem robi, nie ma chuja. Kiwał głową. Kiwał głową. Ale w odpowiedzi, nie? Jaka pokiwał głową. Czy jest nas tutaj za dużo? Jeśli mnie widzisz, możesz... A może pokiwał głową, ma tiki jakieś. Ja mam na przykład takie tiki, że czasami tak machnę głową. Na którejś z tych urządzeń, które tutaj stoją. Możesz to zrobić właśnie już. A czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Mam cię, znam się. Skąd mnie znasz? Co? Skąd mnie znasz? Czegoś nie rozumiem. Martwi. Martwi? Kurwa. Na górze jest. Kurwa. Przed dziecko. Dziecko. Czy ktoś kiedyś umarł na tym strychu?
Ojej, bo się dziecko się odezwało. Ja bym nie sprzęcił, jak powiedział, ma dziecko, teraz ja powiem, że dziecko. Jest duch. Ja? Czy to ty jesteś duchem? Dobra, co tu się dzieje? Ja nie wiem. Dziecka? Widzisz nas? Czy ktoś stoi po mojej prawej stronie? Czy podchodzisz do Eweliny w tym momencie? Mam wrażenie, że coś stoi po mnie. Spółta. Dobra, co się dzieje? Jest gdzie koniec? No, to nie może być, bo... Dlaczego podszedłeś do Eweliny? Minus jeden, czy coś od niej chcesz? No właśnie tam czuję. Bo już skoczyło z powrotem 3 stopnie. Deszło. Rozjebane jakieś to termowizje. Pierdziele. Nie buguje. Szlach, szlach. Dlaczego podchodzisz do Eweliny? Jakieś dzwonki słyszałem. Nie no, jakbym ja był z nimi, to w tym momencie to ja bym kurwa już chyba się popłakał ze strachu. Naprawdę. Bo bym jeszcze coś było brane przez tymi nagrywkami. No bo oni to tak robią, że oni ich jeszcze wszystkich podkręcają, nie? Tak jakby szkolny dzwonek. Ewelina, ja się nie dziwię, że każdy się boi. Najczęściej słyszała, Bartek w ogóle nie słyszał nic, dlatego zamienimy im urządzenia, żeby zobaczyć, czy to... Co? Poczuj. Co mam poczuć? Minus jeden, minus dwa, minus trzy, minus trzy. Czy podchodzisz teraz do Eweliny? Słuchaj, na odbiorniku, który reaguje na radiowe fale, wystąpiło przekleństwo. W radiu się nie przeklina. Czy mogę się dowiedzieć, co działo się w tym punkcie, w którym nie, oni... Niezły? Co działo się w tym punkcie, w którym oni stoją? Jest tu z nami jakieś dziecko? Jest. Wow. Po angielsku? To jest moje pytanie, czy jest dziecko, jest. Dziecko, jeżeli tutaj jesteś, to czy możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło na tym strychu? Stal, która mnie zabiła. Dobra, ale kurwa podkręca! Jaki farmazon pierdolony! Aż ale mnie zakuło, kurwa! Ale podkręcasz! Kurde, jakby temat spali... No, to byłoby ciekawe, to faktycznie. Do tego wszystkich wojownych. Czy jakieś dziecko spadło ze strychu na głowę? Może? To jest klucz do tej sesji. Dlatego wszystkim nas boli głowa. Kamera? Pokazujesz nam to kamerę. Ej, robiłem zdjęcia. Kurwa. Widział, że kamerę. Czy dlatego pokazujesz nam wszystkim ból głowy, żeby przekazać nam, co się wydarzyło? Było. Nienawiść? Pochrzcił? Jo, pochrzcił. Ktoś zrzucił może. Czy ktoś cię zepchnął z tego strychu? Jesteś w stanie mi dopowiedzieć, dziecko? Okej. Okay. Jedna osoba. Yeah. Kurwa, co tu się dzieje? Ktoś starszy od ciebie? Nowy. Nowy, czyli widzisz chrzest chrzestności? On był nowy. Byłeś nowym uczniem w tej szkole? Nie, albo ja. Ale to musi działać na wyobraźnię w ogóle niesamowicie, nie? Że generalnie to te słowa, jakby je zebrać pewnie, nawet by nie pomyślałoby się, że one mają związek jakiś ze sobą, nie? Ale przez to, że to jest jakieś takie rozmowa z duchami i tak dalej, to ta ludzka wyobraźnia tak działa, że sobie dorabia sens w ogóle do tych wszystkich słów, nie? Zginę? Ja pierdzielę. Oni jakby odpowiadają co o kolejne. Bardzo cię nie lubił i zrobił ci krzywdę? Spójrz. Gdzie nas spojrzeć? Co? Na nas. Ja pierdolę. Ej, dobra, no co się dzieje? Gdzie nas spojrzeć? Co? Na nas. Nie uwierzcie mi, on nas nie słyszy, nie? Cie, ale ogólnie... Nawet jeśli to byłoby ustawione, powiedzmy, a wątpię, że ci z Gen Z to ustawiali, tylko jak już to oni jakoś, to w sumie na przykład im by ciężko byłoby wymyślać te wszystkie słowa, że tak powiem, na bieżąco, jakby ich słyszeli nawet, nie? Tak mi się zdaje, no bo to są zupełnie jakieś takie losowe słowa, ciężko byłoby to na bieżąco wymyślać. Jest tutaj teraz ściemniony. To już w tym miejscu, gdzie oni, a może w tym punkcie. Tak. O kurwa. Skoro spadłeś ze strychu, to co ma związanego ze strychem to miejsce? Może przemyśli go, tak, przemyśli go i on tutaj wygląda. No. Może jest to jakiś silny ślad jeszcze mądry.
Ja pierdolę. Ja nie wiem, ja bym nie mógł spać przez tydzień następny, kurwa. Ale tak mądre, jak ja to powiedziałam. Umarłeś w tym miejscu? Tu cię przenieśli? Czy to było miejsce twojej śmierci? To jest jakaś opuszczona szkoła chyba. Ten punkt, w którym oni teraz stoją. Bo była jakaś sala i tam było, że matematyka, coś tam. To było miejsce twojej śmierci. I była jakaś sala gimnastyczna? Tak lub nie. Jesteś zły? Zimno mi. Czego ci zimno? Coś ci się stało? Zimno mi. O kurwa, co? Ej, dobra, nie wiem. Ja pierdolę. O Jezu. Zakładając, że to nie jest ustawione, to jest tak pojebane. Że no niestety pewnie jest. Zimno mi. Nie no, ale content zajebisty, trzeba sobie powiedzieć szczerze. Co? Chcesz mnie już skąd wygonić? Za dużo pytam? Czy rozmawiam z kimś innym? Cześć! Kurwa mać. Ale ogólnie, no nie wiem. Mi się zdaje, że nawet powiedzmy, że to, że ci studenci nie obstawiali tego, to wydaje mi się, że to może powiedzmy działać tak, że po prostu tych dźwięków jest jakaś baza słów konkretna. Jest konkretna baza słów i dlatego na przykład u niego tak się zgrało, że usłyszeli to samo, nie? Bo jest, powiedzmy, taka sama baza słów. Wygonić? Za dużo pytam? Czy rozmawiam z kimś innym? Cześć. Kim jesteś? Spotkanie? To widzę, że się spotykamy, ale kim jesteś? Pójdź gorąco. Auschwitz. Jesteś... O kurwa? No dobra, tego to się nie spodziewałem. Ale kim jesteś? Pójdź gorąco. Auschwitz. Jesteś kimś złym? Dziękuję. Wyjazd. No. Wyjazd to... Osobą szybciej? Szybciej? Prędzej? Dość. Zobacz to, co się dzieje. To jest grane. Nie, to już są palone ciele. Dlaczego mnie wyganiasz? Będziemy kończyć. To nie ma sensu, że odbywamy to pierwszy raz, więc nie będziemy przemęczać. Dla mnie to będzie bezpieczniejsze, jak skończymy i... Dobrze. W takim razie ja opuszczę to miejsce, skoro mnie o to prosisz. Więc damy ci już spokój, o nic więcej nie będzie. Okej. Okay. Ja. Ja nie wiem. Dobra, może mi jednak trochę i szkoda w sumie. Ale mi siebie samego też byłoby szkoda. Kończymy tę sesję i proszę. Jakbym był świadkiem czegoś takiego. Teraz, abyście pozostali w tym miejscu, zakazuję wam pobierać energię każdego z nas i podążać za nami gdziekolwiek. Zostajecie tutaj, a my stąd wychodzimy za chwilę. Okej, okej. Okej, i chuj. Powiedziałeś, że się robi niebezpiecznie, tak? Zaczęło się robić niebezpiecznie, musimy... Oczyszczam energię. Coś tam. Tego kanału. Widzowie, nie przyjmujcie złej energii z tego filmu. Ja to było nie naprawdę ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie. Mi się podobało, był taki dreszczyk emocji, ale no. Właśnie traktuję to tak jak zawsze z przymrużeniem oka. No, ale Bartek dobrze mówi ogólnie tutaj, że... że zakładałem, że to jest wszystko pierdolenie, a możliwe, że tak jest. No to fajna zajawka, tak szczerze. Pewnie to jest fajna zabawa, jak ktoś... Nie boi się jakoś panicznie, nie?